Oto bohater na początku gry. Oto bohater w środku gry. Oto bohater na końcu gry. Jako że partnerem dzisiejszego odcinka jest mBank, to porozmawiamy sobie o pieniądzach, a konkretnie o pewnej cesze ekonomii gier. Takiej bardzo charakterystycznej cesze ekonomii gier. Porozmawiamy sobie o tym, dlaczego praktycznie zawsze na końcu bohater ma za dużo pieniędzy. W bardzo wielu grach RPG w pewnym momencie bohater ma tak dużo pieniędzy, że praktycznie nie ma na co ich wydawać. Jak często, grając w gry RPG, w pewnym momencie po prostu nie przejmowaliście się zbieraniem ekwipunku po przeciwnikach, albo w ogóle nawet zbieraniem złota? Często tak jest, że bogactwa możemy dorobić się naprawdę szybko i nie tylko jeżeli wiemy, gdzie pójść, żeby złoto farmić, albo jeżeli znamy jakiś exploit, który będzie źródłem nieskończonej gotówki. Pierwszą grą, w której zdałem sobie sprawę z tego, że pieniądze straciły wartość, była druga część Wrót Baldura. Jedynka również miała ten problem, ale nie aż tak widoczny, a do tego pojawiał się dopiero w późniejszych partiach gry. W dwójce zaczął być widoczny znacznie wcześniej. Bohater zaczyna grę na co najmniej 8 poziomie, więc i przeciwnicy, z którymi się mierzymy, stają się potężniejsi. Na pewnym etapie stajemy do walk z grupkami przeciwników, którzy po śmierci zostawiają za sobą wiele cennych przedmiotów, jak chociażby ekwipunek oznaczony cyferkami +1, +2, i tak dalej. I sprzedaż takiego ekwipunku to nasze główne źródło dochodu. I dajmy na to, na przykład za zwykły długi miecz dostaniemy kilkanaście sztuk złota, gdy zaś sprzedajemy miecz z cyferką +1, dostaniemy już prawie 1000. Po walce z 5 przeciwnikami, którzy posiadają taki albo czasem nawet lepszy ekwipunek, nasza drużyna jest w stanie dosyć szybko się wzbogacić. W grach zrobionych na Infinity Engine sklepikarze, nawet ci najpośredniejsi, mają nieskończone ilości pieniędzy. Kupią dosłownie wszystko. Oczywiście przeciwnicy zostawiają za sobą również precjoza, które możemy sprzedać, a także samą gotówkę. Nasze bogactwo rośnie więc stosunkowo szybko. Rodzi się więc pytanie, czy sklepikarze oferują coś, co za te tysiące, a potem dziesiątki tysięcy można kupić? No, nie bardzo. Większość sprzedawców oferuje podstawowy sprzęt, a tylko nieliczni posiadają potężne i drogie przedmioty, na które warto zbierać pieniądze. No i jasne, te przedmioty są drogie, bo kosztują nawet kilkanaście tysięcy sztuk złota, ale i tak na pewnym etapie gry nie ma to większego znaczenia. Praktycznie zawsze gotówki będziemy mieli w nadmiarze. Przedmiotów, które w jedynce były rzadkie i oferowały zastrzyk gotówki tak przydatny na początku gry, w dwójce nie warto nawet zbierać. Jeżeli dodamy do tego fakt, że możemy chodzić po domach NPC-ów, okradać ich z najmniejszej drobnicy, a potem sprzedawać te drobnice za grosze, jawi nam się gra z praktycznie nieskończoną ilością gotówki. Tylko że ona jest skończona. W grze występuje skończona liczba przeciwników oraz przedmiotów, które możemy zebrać. Nic się nie odnawia, nie licząc losowych starć, które pojawiają się w trakcie podróży między lokacjami, tak więc istnieje szansa, że możemy zebrać całe złoto, które jest dostępne w grze. Tylko że to absolutnie nie ma sensu, o ile nie postawiliście sobie takiego wyzwania. Są oczywiście gry, w których złoto jest nieskończone, to znaczy bardziej nieskończone, jeżeli mogę tak to ująć. I przykładem takich gier są chociażby hack'n'slashe, Diablo, Titan Quest, Torchlight. Gry, które odradzają potwory w świecie za każdym razem, kiedy je uruchomimy. W tych produkcjach każdy potwór ma szansę na to, że w trakcie śmierci upuści jakiś przedmiot albo wyrzuci złoto. Możemy więc nabijać nasze sakwy w nieskończoność. I tu również pojawia się potem problem. Na co wydać całe złoto, które uda nam się zebrać? No właśnie, często nie ma na co. Najlepsze przedmioty i tak wypadają z silnych bossów oraz potworów, a te, które oferują nam sklepikarze, mogą nadawać się jedynie na zastępstwo. Twórcy gier często starają się to równoważyć w dosyć radykalny sposób. W Titan Quest na przykład ceny przedmiotów u sklepikarzy są naprawdę wysokie, co w późniejszych etapach gry i tak nie ma znaczenia, bo złota mamy tyle, że w nim praktycznie pływa. Twórcy wprowadzili więc inne środki zaradcze w kolejnych DLC-kach. Dodatkowe sposoby na pozbycie się gotówki, ale w taki sposób, żeby gracz na tym skorzystał. Na przykład resetowanie punktów umiejętności u specjalnego NPC-a. To jest dosyć drogie, a z każdym zresetowanym punktem cena wzrasta, jednak i tak nie jest to coś, czego nie jesteśmy w stanie prędko nadgonić. Najdroższe bodaj jest tworzenie specjalnych reliktów z formuł, które zbierzemy w trakcie naszych przygód. Dla twórców jednak to i tak było za mało. Dodatek Atlantis wprowadził doskonały sposób na pozbycie się nadmiarów gotówki. Kule, z których wypadają losowe przedmioty, w tym legendarne. Kosztują one naprawdę sporo pieniędzy. Serio, dosłownie w chwilę pozbędziemy się dziesiątków milionów sztuk złota.
Kolejnym krokiem kontrolowania złota w grach jest cena sprzedaży przedmiotów, która jest często o wiele, wiele niższa niż cena ich kupna. Dajmy na to, sprzedamy przedmiot za 25% jego faktycznej wartości. Jednak na pewnych etapach gry to i tak nie ma znaczenia, bo przedmiotów po prostu nie zbieramy, bo nie warto. Złota, które wypada z potworów, starczy aż nadto, bo tak naprawdę po prostu nie ma czego kupować. Próbą zrównoważenia bogactwa gracza w Fallout New Vegas na przykład była naprawa sprzętu. Na wyższych poziomach najlepszym sposobem na podreperowanie sprzętu była wizyta u NPC-ów. Im lepsza broń, tym wyższy koszt naprawy. W Diablo 2 nadmiar złota mogliśmy wydać na hazard, czyli kupowanie przedmiotów z ogromną przebitką cenową, ale z szansą na wylosowanie potężnego przedmiotu. Jednak nie były to przedmioty tak potężne jak te, które wypadały z bossów, tak więc gracze posiadali ogromne pieniądze, z którymi nie do końca wiedzieli co zrobić, nawet w rozgrywkach sieciowych. Dlatego konieczne było wymyślenie własnej waluty, którą w Diablo 2 na pewien czas stał się pierścień Stone of Jordan. Był na tyle rzadki, by przedstawiał sobą sporą wartość, ale jednocześnie dostatecznie malutki, zajmował bowiem jeden slot w plecaku, by przenosić wiele kopii naraz. Za kilka tych pierścieni można było kupić inny wartościowy przedmiot. Jednak po pewnym czasie nawet Stone of Jordan stracił na wartości, był bowiem bardzo łatwy do zduplikowania. W końcu Blizzard wprowadził środki zaradcze. W trakcie skanowania serwerów duplikaty znikały, co zakończyło karierę pierścienia jako waluty. W jego miejsce weszły runy. Inflacja to bardzo duży problem gier MMO, no bo wiecie, to są gry, w których potwory co jakiś czas się odradzają, żeby gracze mieli co bić, że się tak wyrażę. I każdy z tych potworów posiada złoto, albo przedmioty, albo jakieś elementy craftingu i to wszystko można sprzedawać, czyli generalnie za każdym razem, kiedy potwór odnawia się w świecie, to tak naprawdę w tym świecie drukuje się pieniądze. Tak więc inflacja rzeczywiście może zniszczyć ekonomię takiej gry. Jak w życiu. No i w takim momencie gracze również muszą wymyślać własne waluty. W grze Asheron's Call na przykład podstawowa waluta została zastąpiona przez specjalne kryształy. Natomiast taki najznamienitszy przykład inflacji, która stała się hiperinflacją, przychodzi pod postacią strony Gaia Online. To było takie internetowe forum, na którym tworzyło się swojego awatara, zdobywało się ubranka do tego awatara, złoto za postowanie oraz surfowanie po stronie, takie media społecznościowe z dodatkowymi, zgamifikowanymi aktywnościami. W pewnym momencie na stronie wprowadzono walutę premium, Gaia Cash, którą można było kupić za prawdziwe pieniądze. W 2013 roku zaś, by poradzić sobie z rosnącą inflacją, zarządzający Gaia Online wpadli na doskonały pomysł wprowadzenia generatora złota. I ten generator złota można było kupić tylko za walutę premium, przy czym cena generatora złota wynosiła około 1 dolara. To generalnie dało użytkownikom możliwość drukowania sobie pieniędzy, a wiadomo, że najlepszym sposobem na gaszenie pożaru jest polanie ognia benzyną. Za normalne użytkowanie strony, czyli za postowanie, wchodzenie w interakcję z innymi graczami, użytkownicy mogli zarobić jakieś 50 sztuk złota dziennie. Używanie generatora zaś pozwalało na zdobycie od kilkunastu tysięcy do milionów sztuk złota. Waluta stała się więc totalnie bezwartościowa. Jak więc próbowali sobie poradzić z tym właściciele strony? No w sumie nawet nie próbowali. To znaczy było kilka środków zaradczych, żaden nieskuteczny, chociaż jeden być może był w stanie zrobić coś dobrego. Jeżeli gracz pozbył się kilku trylionów sztuk złota, firma miała przekazać 250 prawdziwych dolarów na cele dobroczynne. Inflacja to spadek siły nabywczej pieniądza i Gaia Online doskonale to obrazuje. W przeciągu kilku lat przedmioty, które kosztowały kilkadziesiąt sztuk złota, zaczęły kosztować kilkadziesiąt tysięcy sztuk złota. I nie dlatego, że te przedmioty stały się cenne. Nie, to pieniądz stał się bezwartościowy. Gry MMO różnie radzą sobie z inflacją, a jedną z tych metod jest umożliwienie graczom kupna waluty premium za podstawową walutę gry. Tak się dzieje na przykład w EVE Online, gdzie Plex, czyli kasę Fancy Pensy można kupić za ISK, czyli kasę mniej Fancy Pensy. EVE to w ogóle ciekawy przypadek, gdzie ekonomię napędzają sami gracze, jednak CCP, twórcy gry, czasami są takimi niewidzialnymi administratorami, dlatego generalnie zachęcają do frakcyjnych konfliktów. Wielkie wojny toczone w EVE przynoszą ogromne straty, a ogromne liczby zniszczonych statków to generalnie usuwanie z gry nadmiaru wewnętrznej waluty. Prócz tego jest oczywiście masa różnych środków, które pozwalają pozbyć się walut z gry na zawsze. I nie mówię tutaj już o EVE, ale ogólnie o grach MMO. Opłaty za szybką podróż, opłaty za wystawianie przedmiotów w domu aukcyjnym, mikstury, dziura w ziemi... Co? Tak, RuneScape miało dziurę w ziemi, do której wrzucało się nadmiar pieniędzy, to znaczy to była tak naprawdę studnia, do której wrzucało się pieniądze, a w ramach podziękowania studio Jagex, czyli twórcy gry, przekazywali prawdziwe pieniądze na cele charytatywne. Za 1 milion sztuk złota, 1 dolar.
Ale wiecie co, wróćmy do gier singlowych. Mówiliśmy wcześniej, że są gry, w których sklepikarze mają nieskończone ilości pieniądza, mają nieskończoną siłę nabywczą, odkupią od nas wszystko, ale są również takie, w których handlarze mają skończoną liczbę pieniędzy. Przychodzisz, chcesz mu jakby generalnie sprzedać coś, a on mówi, nie mam jak wydać. I ekonomia handlarzy w tych grach działa w taki sposób, że jeżeli kupujemy coś od nich, no to oczywiście powiększamy ich jakby zasób pieniądza, no i potem możemy sprzedawać im droższe przedmioty. I to w pewnych grach można wykorzystać, żeby bardzo szybko się wzbogacić. Taki system jest oczywiście bardziej realistyczny, ale również prowadzi do absurdów, bo widzicie, i doskonałym przykładem jest tutaj Morrowind chociażby, jeżeli wiecie gdzie iść, to zawędrujecie sobie do daedrycznych ruin, zabijecie maszkary i zdobędziecie przedmiot, którego nie odkupi od was żaden kupiec, bo jego wartość jest tak duża. To znaczy odkupi, ale to nie będzie dla was korzystna oferta. Musicie więc znaleźć kupca, który zapłaci rozsądnie. Możecie udać się na przykład do Creepera, który dysponuje 5000 sztuk złota, co sprawia, że jest drugim najbogatszym kupcem w grze. Gotówka u sklepikarzy jednak działa w taki sposób, że ich domyślna liczba, czyli w przypadku Creepera 5000, jest odnawiana każdego dnia. Tak więc następnego dnia wracacie do Creepera, odkupujecie od niego przedmiot, który sprzedaliście i sprzedajecie ponownie za 10000 sztuk złota. Jeżeli powtórzycie ten proceder kilka razy, to nastukacie tyle złota, że nie będziecie w stanie ich wydać. Tylko czy to w jakiś sposób zaszkodzi grze? No niekoniecznie, bo pieniądze w grach single tak naprawdę istnieją w próżni. Jeżeli bohater jest najbogatszą istotą w całym wszechświecie, tak bogatą, że nie ma na co wydawać pieniędzy, to w najgorszym wypadku zaowocuje to zdenerwowaniem gracza, który nie ma na co wydawać pieniędzy. Zadaniem twórców jednak jest oddanie w ręce gracza narzędzi do pozbywania się tych pieniędzy. Zdobywanie bogactwa to jeden z tropów, które możemy znaleźć w klasycznych opowieściach przygodowych i fajnie by było, jakby bohater gry miał je na co wydawać. Jako, że ja nie jestem bohaterem gry i nie zabijam potworów, z których wypadają przedmioty, to wiecie, mam dobry bilet autobusowy w portfel o wartości 4 zł. Do usłyszenia, pa!